Cześć, nazywam się Ola Janos. A ja się nazywam Marek Tarkowski. A to są Przyjaciele Przyszłości. Cykl rozmów o naszych relacjach z technologiami i o tym, co przyniesie nam przyszłość. Nasz cykl jest częścią projektu Spoutech, który prowadzimy w Centrum Cyfrowym. Spoutech to think tank, który analizuje najnowsze, wyłaniające się trendy technologiczne i to, jak wpływają na społeczeństwo, na nas wszystkich. W naszej pracy spotykamy dużo ciekawych osób. Postanowiliśmy zacząć nagrywać z nimi rozmowy i to właśnie jest ten cykl. Do drugiej rozmowy zaprosiliśmy Krzysztofa Golińskiego, artystę z grupy Pan Generator. Z Pan Generatorem spotkałem się już chyba ponad 10 lat temu na obozie medialowym we wsi Szelice pod Opolem, gdzie zresztą członkowie Pana Generatora się poznali, co mnie strasznie do dzisiaj cieszy. I od tego czasu obserwuję, jak Pan Generator swoimi pracami artystycznymi, ale też mocno technologicznymi, komentuje świetnie rzeczywistość dookoła nas. Dlatego też z Olą wymyśliliśmy, że dobrze by było zaprosić do rozmowy Krzyśka i zobaczyć, jak on widzi to, co się dzieje w pandemii, co w tym czasie technologia z nami robi. Jeśli spodoba Wam się ta rozmowa, polećcie ją proszę znajomym. Dopiero zaczynamy, więc to dla nas bardzo ważne. I pamiętajcie, przyszłość potrzebuje przyjaciół, takich jak Wy. Cześć, jest z nami dzisiaj Krzysiek Goliński z kolektywu Pan Generator, z którym będziemy trochę rozmawiać o sztuce, technologii i pandemii. I zaczniemy od tego, że chcielibyśmy, żebyś trochę nam powiedział o tym, jak ty i wy w Pan Generatorze radziliście sobie z pracą zdalną w czasach pandemii, bo wiem, że w tym czasie powstała jedna instalacja waszego autorstwa, która do tego wszystkiego powstała w Chinach i której do tej pory nie widzieliście jeszcze na żywo. Czy mógłbyś nam trochę o tym opowiedzieć? Cześć, hej. Tak, jak najbardziej. No, pierwsze siedzieliśmy w domach i próbowaliśmy koordynować różne rzeczy zdalnie, ale jest to bardzo trudne, bo mam maluszka w domu, który potrzebuje dużo uwagi, jak ktoś jest obok. Więc po pewnym czasie po prostu przerzuciliśmy się z komunikacji miejskiej na rowery i przyjeżdżaliśmy do pracowni i pracowaliśmy właśnie nad tym projektem w Chinach, projektem, który był zainstalowany na lotnisku w Shenzhen. Shenzhen to jest taka mekka właściwie teraz elektroniki, takich nowych technologii. Tam są wszystkie fabryki płytek drukowanych, większości komponentów elektronicznych. Więc bardzo, bardzo fajnie, że jesteśmy zaproszeni do tego. No i jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby nie jechać do Chin, bo nie bardzo nam się widziało wsiadanie do samolotu, podróżowanie z dużą ilością osób i tak dalej. Więc wymyśliliśmy coś, co składało się z 451 takich niezależnych elementów, co daje nam taką możliwość, że jak coś jeden element się zepsuje, to można go po prostu wymienić. Nie trzeba całej instalacji rozmontowywać i szukać problemu. Więc to jedna rzecz. Druga rzecz, zrobiliśmy te komponenty tak, żeby nie dało się ich źle podłączyć, więc użyliśmy jakichś komponentów elektronicznych typu diody Schottkiego, żeby podłączenie złej polaryzacji nie powodowało siwego dymu z elektroniki. No i rozrysowaliśmy, bo zrobiliśmy tą część elektroniczną, wysłaliśmy ją do Chin i tam już jakby taką stolarką oni, czyli agencja, która nas w Chinach reprezentuje, Output, zajęła się montażem tego, wycięciem, pomalowaniem takiego stelażu, zainstalowaniem projekcji i tym podobne rzeczy. Ale też, co ciekawe, to ten proces był bardzo, bardzo nieoptymalny, wymyślony przez nas, bo zaprojektowaliśmy elektronikę po pierwszych prototypach. Zamówiliśmy elektronikę gdzie? W Chinach, w Shenzhen, która przyleciała do Polski, do niej dolutowaliśmy, dokręciliśmy jeszcze dodatkowe komponenty, zaprogramowaliśmy te płytki i wysłaliśmy to z powrotem do Shenzhen. Więc wydaje mi się, że to można by trochę usprawnić. No nie? Będziemy nad tym pracować, ale myślę, że jest to możliwe, bo bardzo, bardzo dużo się nauczyliśmy o wdrażaniu do produkcji takich komponentów
To jest też bardzo ciekawym tematem i mamy już jakieś znajomych wytwórców tam i wiemy, że da się im zlecić też mniej standardowe rzeczy. Więc tak to z grubsza wyglądało. To bardzo ciekawe, ale jednocześnie wydaje mi się, że to też interesujące, bo wy jednak robicie w większości, na tyle na ile znam wasze prace, robicie fizyczne przedmioty, to znaczy zazwyczaj to, co produkujecie, nawet jeżeli opiera się na wizualizacji abstrakcyjnych rzeczy jak dane, to ostatecznie finalnym produktem tego, co robicie, są zazwyczaj rzeczy, których trzeba dotykać albo z którymi się wchodzi w interakcję. I czy jakoś w tym aspekcie ty czujesz, że to się zmieniło lub zmienia? To znaczy, no wiadomo, że teraz jakby rygory zachowania koniecznego dystansu trochę zmieniają sposób, w jaki przebywamy z innymi ludźmi i obsługujemy różne przedmioty i sytuacje życia codziennego. Czy to jakoś już odczuliście? Myślę, że tak, że jak myślimy o nowych rzeczach, to wszelkie interfejsy dotykowe zawsze są takie, no raczej staramy się tego unikać, bo wiadomo, że to, jeżeli to się stworzy, to trzeba to później dezynfekować, dbać o to, ludzie też będą mniej chętnie wchodzić w interakcje, więc tak, no to na pewno wpłynie na to, jak robimy niektóre rzeczy. Z drugiej strony wydaje mi się, że czujemy jakby pandemię też na takim poziomie rodzaju zapytań, które do nas trafiają właśnie. Więcej rzeczy jest wirtualnych, trochę w internecie, które można niby przenieść do świata fizycznego, ale one są właśnie bardziej tylko manifestacją tego, co się dzieje w wirtualu, nie? Więc trochę nam tego szkoda, bo dla nas namacalność i fizyczność tych obiektów jest dosyć kluczowa. Ale powiedz, jak bardzo wam szkoda, bo zresztą wyczytałem w jakimś wywiadzie z wami, że macie taki niedokończony tajny manifest i zastanawiam się, czy w nim jest punkt internet ma być przedmiotem fizycznym. Bo te wszystkie takie prace, które ja kojarzę, jakie wasze najbardziej znane, to jednak to, co w nich jest, myślę, takiego bardzo ekscytującego, to, że gdzieś jest tam jakaś warstwa często danych, prawda, albo jakiś algorytm, ale na koniec, tak jak w tej najnowszej pracy, no zrobiliście de facto fizyczne piksele. My damy w linkach, w opisie podcastu link do tego filmiku. No to jest ciekawe zobaczyć, że wymyśliście, no ja bym to nazwał takie wiatraczki po prostu, wyświetlające też światła i kolory. Czy będziecie walczyć z przejściem, że tak powiem, do online'u, czy widzicie tutaj ciekawe rzeczy, że jednak porobicie jakieś webowe rzeczy na przykład? Mamy na koncie webowe projekty. Jakby jest to w naszych kompetencjach najbardziej, tylko no, uwielbiamy to coś niepowtarzalnego, co jest w fizycznym obiekcie. Takim przykładem takiej wirtualnej rzeźby, którą zrobiliśmy, jest symulakra na Placu Unii Lubelskiej w Warszawie. Tam zrobiliśmy wizualizację jakby ruchu ulicznego za pomocą rzeźby, która przez ten ruch uliczny jest rzeźbiona. Więc to też jak najbardziej jest coś, co nas interesuje, ale to moim zdaniem brakuje temu duszy, jeżeli jednym naciśnięciem guzika można po prostu wyłączyć i przestaje istnieć. No nie? Dla mnie to jest taki bardzo prosty aspekt tego jest istotny. A propos tego manifestu, no to jest taki manifest, który nie powstał od 10 lat i możliwe, że jeszcze przez 10 lat nie powstanie, bo tak właśnie dwa miesiące temu obchodziliśmy 10 urodziny i ten manifest dalej nie powstaje, on gdzieś niektóre jego punkty się pojawiają, rozmawiamy o tym, ale no, chyba tak będzie takim tajnym manifestem do końca. To, co mi się wydaje na marginesie tego manifestu ciekawe, to jest to, że wy jakoś łączycie takie klocki różne, które są charakterystyczne dla waszej twórczości, jak dane, interakcje z ludźmi i taki chyba etos makerski. I mam wrażenie, że być może właśnie gdzieś częścią tego etosu jest to przywiązanie do tworzenia fizycznych gadżetów. I nawet jeżeli ten manifest nigdy nie powstanie, to może mógłbyś powiedzieć trochę więcej na temat tego, jakby, że to jest tak, że to jest ważny element
waszej filozofii tak po prostu? Czy to jest jakiś wasz patent na robienie sztuki? Myślę, że i to tak naprawdę, bo bardzo lubimy przeskakiwać z pracy takiej cyfrowej, czyli na przykład programujemy sobie jakiś element interakcji, a potem przechodzimy do 2 metry dalej do stolarni i wycinamy jakieś elementy ruchome do tej samej instalacji. I to skakanie pomiędzy różnymi dziedzinami, różnymi mediami jest właściwie jedną z najważniejszych rzeczy, które nas charakteryzują. To w ogóle to niedookreślenie też jest naszą właściwością dosyć znaczącą, bo my też nie do końca istniejemy w takim tradycyjnym, na takim tradycyjnym rynku sztuki, nie do końca istniejemy na rynku komercyjnym. Generalnie właśnie wiele razy rozmawialiśmy, czy się definiować jakoś bardziej. Stwierdziliśmy, że nie, i właściwie jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, to była bardzo dobra decyzja, żeby nie stać jakby dwiema nogami w różnych zupełnie tematach. Też dlatego łączymy fizyczne z cyfrowym, dlatego lubimy jakieś tradycyjne materiały połączyć z bardzo nowoczesną elektroniką. To jest coś, co znaczy na styku różnych rzeczy czujemy się najlepiej. To w ogóle jak powiedziałeś o tych 10 latach, to dopisałem sobie Pan Generatora do takiej listy, którą mam w głowie kilku organizacji, które powstały mniej więcej w tym samym momencie. Centrum Cyfrowe powstało mniej więcej teraz 10 lat temu, tak nie wiem, może nawet co do dnia, bo jakoś w październiku. Więc i wydaje mi się, że to była taka, no może nie fala, prawda? I też nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale pan Optykon ma chyba 11 lat, e-państwo, kolejna organizacja pozarządowa ma też coś koło tego. I to mi się w ogóle wydaje ciekawe, że razem gdzieś tam idziemy taką jakąś drogą. I ciebie właśnie chciałem spytać, bo jak mówisz o tych różnych obszarach, to ja bym was po prostu włożył, te hasło makerzy bardzo mi działa. A ja wiem, że to w Polsce nie jest ani jakieś takie przyjęte słowo. Też mi się wydaje, że ten obszar nie jest bardzo rozwinięty, ale wy bardzo dla mnie jesteście makerami. Znaczy jak mówicie, że tu masz dane, a tu masz stolarkę, no to po prostu byście mogli być na jakimś kalendarzu po prostu maker boys, tu mają stolarkę i dane i po prostu jesteście takimi figurami wzorcowymi. Jak ty widzisz po 10 latach ten cały ruch, bo pamiętam, że jak się poznawaliśmy wtedy 10 lat temu, to na przykład Arduino w Polsce było jakimś takim fenomenem. Teraz rozumiem, się kupuje z dowolnego tam z dziesiątek sklepików albo z Ceneo, prawda? Gdzie twoim zdaniem to wszystko doszło przez dekadę? A jeszcze może się odniosę do 10 lat, bo no, trzeba tutaj wspomnieć, że Alek jest jednym z właściwie takich spiritus movens z tego, że Pan Generator powstał, bo poznaliśmy się z chłopakami na Media Labie w Szelicach właśnie w sierpniu 10 lat temu. No i gdyby nie Media Lab, to pewnie teraz byśmy nie rozmawiali, nie byłoby Pan Generatora, więc bardzo, bardzo dziękujemy. Jeden z większych moich sukcesów na polu, nie wiem, tego animacji kultury, wkładu w polskie dziedzictwo narodowe, no jakoś tak to pozycjonuję. Okej. No jeszcze z tym byciem makerem, to uważam, że trochę tak, że to jest bliski nam sposób myślenia na pewno, bo lubimy obiekty nasze wymyślić, zaprojektować i zbudować, więc każdy ten etap jest dla nas istotny. Mamy też takie powiedzonko w pracowni robienie przez robienie, czyli tak naprawdę wymyślamy coś i za chwilę sprawdzamy, czy to jest do zrobienia z drewna, z pianki, z czegoś. Więc to, jeżeli chodzi o bycie makerami, to jak najbardziej. Chociaż wydaje mi się, że w przeciwieństwie do ruchu makerskiego dużo większą wagę przywiązujemy do estetyki. Prawda? Jak większość makerskich rzeczy jest taka, jak to się po polsku jest takie słowo, majsterkowicz. O, i jakby tego skojarzenia nie do końca czuję, że do nas pasuje.
Chociaż tak naprawdę majsterkujemy, no nie? Ale idziemy o krok dalej, że jakby majsterkowanie wydaje mi się, że kończy się na obiekcie, który wygląda ok i działa, a my, nam zależy na tym, żeby to wyglądało po prostu fantastycznie. A jednocześnie, jak mówisz o tym waszym jakby, tej waszej pozycji wobec ruchu makerskiego, to faktycznie jakby zaczęłam o tym myśleć teraz, że z jednej strony właśnie przywiązujecie dużą wagę do estetyki, z drugiej strony jednocześnie majsterkowanie nie zawsze idzie w parze z takim jakimś obserwowaniem i analizą tego, jak rozwijają się technologie, a ja was postrzegam jednak jako taki kolektyw mocno technologiczny i też mam wrażenie, że dosyć tak bacznie obserwujecie to, co się dzieje też dookoła was. I jestem ciekawa w związku z tym, czy jakby co z waszej pozycji widać, jeżeli chodzi o jakieś trendy, czy tendencje, czy zjawiska w obszarze technologii związane zarówno jakby z pandemią, to znaczy z tym, czy coś się zmienia wokół nas i w jakim kierunku się zmienia, a z drugiej strony w ogóle z jakimiś takimi technologiami przyszłości. Mi się wydaje, że pandemia paradoksalnie przyniosła, może przez to, że ludzie więcej spędzali czasu na mediach społecznościowych, przyniosła jakąś taką refleksję, że to niekoniecznie jest dobre medium i to tak naprawdę niekoniecznie jest kontakt z ludźmi. To nie zastąpi prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem. I no wiele pojawiło się takich głosów, że o ekonomii uwagi, o różnych aspektach mediów społecznościowych, które są tak naprawdę bardzo niepokojące i przez to, że ludzie byli zmuszeni. To też jest trochę tak, że jak się komuś coś zabierze, w tym przypadku kontakt bezpośredni, to nagle okazuje się, że on jest bardzo wartościowy i nie da się tego zastąpić mediami społecznościowymi, w których przestało o to chodzić, no nie, też o ten kontakt międzyludzki. Ja obejrzałem ten dokument na Netflixie Social Dilemma i po kilku dniach nieużywania Instagrama dostałem 2 maile z Instagrama, zobacz co tam się dzieje, że po prostu ciarki miałem ciarki, że to co było w tym filmie dokładnie tak działa, no nie, i wydaje mi się, że byliśmy zmuszeni do przerzucenia naszych relacji do internetu, trochę pozwoliło nam się nad tym zastanowić. I to mi się wydaje, że jest taką korzyścią dodatkową z pandemii. Ale jak myślę o waszych projektach, to wy, poprawnie się mylę, raczej tymi projektami jakby nie komentujecie krytycznie tego świata technologicznego, prawda, jest dużo twórców, którzy próbują jakiś taki, nie wiem, pracując z danymi zrobić statement, a wy mam wrażenie, i to może wraca do tego, co mówiliście, kim jesteście, robicie taką z danymi, bym powiedział, dobrą robotę, to znaczy wasza praca właśnie na Placu Unii, którą czasem mijam i z roweru patrzę, muszę uważać, żeby się skupić na jeździe. Prawda, ona jeszcze trzeba trochę po niej poczytać, ona bym powiedział jest, nie wiem, w takim dobrym sensie pozytywistyczna, ona właśnie pokazuje, że dane mogą być piękne, mogą być użyteczne. Czy coś przegapiam w waszej pracy, czy to autentycznie was bardziej interesuje niż taka krytyka technologii? Fakt, że większość naszych instalacji nie komentuje krytycznie technologii, to się zmieni niebawem, bo pracujemy nad wystawą, na której chcemy właśnie troszkę włożyć kij w mrowisko, bo tworzymy wystawę o rzeczach kultowych w internecie dla Muzeum Etnograficznego i wernisaż będzie 27 listopada. I tam będzie takich trochę prac, bo nam zaczęło trochę tego brakować w pewnym momencie. Są pewne takie wątki się przewijają, na przykład instalacja Code dla Muzeum Powstania. Tam było takie zestawienie sposobu na to, jak się komunikują współcześni nastolatkowie z komunikacją alfabetem Morsa w czasie powstania, no nie? Więc tam trochę o tym można takie wątki znaleźć. Potem Hash to Hash, praca, która może być odczytana jako komentarz na temat jakby
trwałości danych w chmurze. To jest tak, że wysyłamy te wszystkie zdjęcia do chmury i liczymy, że one tam będą na zawsze, czy wiecie, są tam data center rozproszone po całym świecie, dane nadmiarowe, różne takie cuda, ale tak naprawdę to wszystko jest, to są zera jedynki, może być trzęsienie ziemi, może być przemagnetyzowanie półkul ziemskich, cokolwiek i to wszystko jest nietrwałe. Więc jakby wydaje mi się, że trochę, na pewno w głowach mamy dużo, dużo takich komentarzy i takich refleksji i będziemy chyba trochę bardziej to eksplorować. Bo ja w ogóle zadaję to pytanie z taką dużą sympatią do waszego podejścia, bo uważam, że i ono jest potrzebne, to hash to hash, może warto powiedzieć, to jest taka praca, gdzie jakby pewnie umiesz lepiej to powiedzieć, ale najpierw pokazujecie jakieś portrety cyfrowe w postaci namacalnej i one się rozsypują, prawda? Nie wiem, czy to jest piasek, no tak umownie. I to dokładnie, to jest w ogóle też instalacja, która jest o selfie, no nie? Bo to była część wystawy o nastolatkach, więc stwierdziliśmy, że też skomentujemy to troszkę ironicznie, więc zrobiliśmy instalację, do której można przez komórkę wrzucić swoje selfie i to selfie na początku jest projekcją, symulacją cząsteczek, które spadając w dół ekranu zamieniają się w prawdziwy żwir do akwariów krewetkowych. Więc tak, i to spada dołem instalacji, się rozsypuje w pył. No i dla mnie to jest właśnie takie piękne, bo jest bardzo subtelne, to mówimy różne mądre rzeczy o technologiach, które wychodzą poza właśnie temat, który mógłby się narzucić, że selfie to nie wiem, utrata prywatności i po prostu sprzedaż własnego wizerunku korporacji, co też jest prawdą, ale cieszę się, że wyłapiecie też masę historii właśnie tutaj jakichś o pamiętaniu, o trwałości i tak dalej. Też jakby wydaje mi się, że z takiego punktu widzenia artystycznego, że jakby skupianie się na technologii jako takiej od razu tworzy jakąś barierę. Czytaliśmy jakiś artykuł, w którym było wspominane hash to hash i to było jakby skomentowane, że to jest gadżet. Ja to nie do końca rozumiem, dlaczego użycie medium, które jest dostępne, które naprawdę nie jest jakieś super skomplikowane, zamiast mediów, które istniały od lat 70. albo wcześniej, ma to zrobić z tego gadżet zamiast pełnoprawny obiekt artystyczny. Też ciekawi mnie to, bo to, co jest jeszcze charakterystyczne dla waszych prac, to jest to, że dla was ważne są interfejsy, ale wy bardzo takie autorskie i eksperymentalne macie podejście do interfejsów. I też jak rozmawialiśmy z Alkiem trochę o tym, o czym chcielibyśmy z tobą porozmawiać i co nas interesuje w tym, co robicie, to ciekawe dla nas było, jak się odnajdujecie w świecie coraz bardziej zestandaryzowanych interfejsów. I czy te rzeczy, które robicie, są jakąś taką próbą powiedzenia albo wręcz wołaniem o to, że potrzeba większej różnorodności, a może w ogóle potrzeba jakiejś zmiany kierunku? Tak, jak najbardziej. My głośno krzyczymy, że ekrany dotykowe to jest pomyłka ludzkości. No nie, tak naprawdę jak pomyślimy o tym, to smartfony to jest regres względem takiej Nokii, która miała tylko 12 guzików, bo można było pisać na tej klawiaturze nie patrząc nawet, tak? A teraz mamy interfejs, który jest jakąś szybką i to nie jest nic, co jest użyteczne, co jest wygodne, co organizm jest w stanie zrozumieć. To jest dla naszych mózgów, podejrzewam, niezły szok. Więc wydaje nam się, że interfejsy z taką dotykową informacją zwrotną to jest dość bardzo ważnego. My eksplorujemy mocno też tematy związane z kontrolerami muzycznymi, z takimi rzeczami, które pozwalają tworzyć, z jakimiś narzędziami fizycznymi, interfejsami do tworzenia. I wydaje mi się, że też narzędzie, którego się używa, bardzo wpływa na to, co można zrobić. I jeżeli ono angażuje zbyt wiele zmysłów, to
negatywnie wpływa na końcowy efekt. Więc myślimy o w ogóle kilku interfejsach nowych, bo mamy trochę wolnych chwil i wtedy próbujemy jakieś projekty takie własne rozwijać. Więc tak, te interfejsy to jest bardzo, bardzo istotna rzecz, ale też wydaje nam się, że to, co my robimy, co jest ciekawe, myślimy o obiektach artystycznych, że one też mają swój interfejs, co jakby jest chyba dosyć unikalne, bo no w sztuce nieinteraktywnej no to trudno mówić o interfejsie, bo to jest generalnie po prostu coś, co wygląda, patrzę na to, a to nie patrzy na mnie, bo jest obiektem, ale w sztuce interaktywnej wydaje mi się też bardzo często zapomina się o takich właśnie ideach rodem z user experience, a my się staramy o tym pamiętać. Ale słuchaj, jakby jeszcze pociągnąć chwilę ten wątek interfejsu i takiej, rozumiem, waszej agendy. Może to jest któryś punkt tego manifestu właśnie takiej antyekranowej. To w ogóle, bo ja mam takie poczucie, że ten ekran to jest taki trochę nieopowiedziana historia, to znaczy jakby mierzyć poziom cyfryzacji w domu, na przykład ja bym po prostu zliczał te cale kwadratowe powierzchni po prostu monitorów, telewizorów i to najlepiej moim zdaniem o tym mówi. To jest jedna z niższych też namacalnych rzeczy, prawda, bo reszta to jest gdzieś w tych chmurach, ale w ogóle to jest, ja wyobrażam, jakby wam ktoś pozwolił dom zaprojektować, taki dom pan generatorowy, byłby pewnie ciekawy. Ale to jak widzisz przyszłość z, nie wiem, rosnącą rolą augmented reality, prawda, może VR-ów, tam będzie coraz więcej chyba tych interfejsów takich wirtualnych? Obawiam się, że tak niestety będzie i wcale mnie to nie cieszy, bo ciągle będziemy przyklejeni do pudełka z ekranem. Ja może jestem starej daty, ale bardzo lubię po prostu czytać książkę, a nie patrzeć się w przesuwające się kolorowe obrazki. I też boję się, nawet patrząc na siebie, jak jestem u kogoś, kto ma telewizor i on jest włączony, to moja uwaga automatycznie gdzieś dryfuje w stronę tych zmieniających się obrazków i to jest mocniejsze ode mnie. I wolałbym, żebyśmy, znaczy szczerze mówiąc to gazet też nie czytam, ale no, nie wiem, czy jest jakieś rozwiązanie na to i tego kierunku, w którym zmierza ludzkość, ale nie wiem, czy będzie lepiej niż jest teraz, mimo że będziemy mieli więcej technologii wokół siebie, więcej kolorów, no wcale niewykluczone się skończy jakimś takim cyberpunkiem po prostu. Ja myślę, że jest jakaś taka linia może takiego małego oporu, bo przepraszam, też myślę o waszych tych pracach powstańczych i tak myślę, że mały opór to byłby po prostu takie drobne obiekty fizyczne. Ja ostatnio dosyć konsekwentnie staram się mieć budzik, a nie komórkę przy łóżku. Gdy cię słuchałem, zacząłem myśleć, że są ludzie, którzy używają mechanicznych klawiatur. Ja do końca nie rozumiem, w czym jest PIC, ale rozumiem, że są takie klawiatury bardziej fizyczne niż inne. No i pewnie moglibyście, wyobrażam sobie, wypuścić linię takich klawiatur z jakimś producentem. Tak, jak najbardziej. No, wiem, jak zbudować taką klawiaturę, którego mikrokontrolera użyć, jakich komponentów. Generalnie tam jest z mechanicznymi klawiaturami właśnie chodzi o ten feedback, o miękkość wciskania, że czujesz, kiedy ten guzik i są, można sobie dobrać dokładną miękkość tego klawisza. Tam są sprężynki i elementy, które dają ci właśnie informację zwrotną, jak piszesz. To nie jest dotykanie, tylko wciskanie. Myślę, że to jest ta kluczowa różnica. No, ale też myślę o tym, no bo pewnie na różne sposoby można sobie wyobrażać, na ile jakby odważna jest wasza wizja w tym manifestie, którego nikt z nas nie przeczyta, chociaż może w tej rozmowie trochę z ciebie wyciągniemy jeszcze. I na przykład wyobrażam sobie, że można mieć taką agendę, że się jakby poprzez działania artystyczne i medialne komentuje w pewnym sensie tę rzeczywistość, którą
na przykład uważa się za zmierzającą w niewłaściwym kierunku, ale z drugiej strony być może na przykład w ostatnich słowach waszego manifestu wy planujecie wielką rewolucję, która na zawsze zmieni przyszłość technologii. I ciekawa jestem, czy to jest tak, że ty postrzegasz siebie i was jako takich komentatorów tej zmieniającej się rzeczywistości, czy wy macie jakąś taką agendę, która by dążyła do tego, żeby jednak wywoływać jakąś zmianę? Nie wiem, czy my jesteśmy aż tak zaangażowani, no nie? Fajnie by było, ale mam wrażenie, że to, że tworzymy w głównej mierze wynika z tego, że mamy pomysły, które musimy zrealizować, bo nas to będzie męczyć. A komentarz jest wydaje mi się, przy okazji. Czasem mamy coś do powiedzenia i mówimy przez to, ale ja się nie czuję się uprawniony do pokazywania jakby drogi komuś i tak dalej. Ja mogę go ewentualnie skłonić do pomyślenia na jakiś temat, ale nie mam pomysłu. Nie wiem, jak będzie wyglądać przyszłość. Może to jest też jakiś temat na instalację, żeby wyobrazić sobie taką przyszłość. Chociaż z drugiej strony, jak myślę, to niektóre te z naszych prac są trochę taką tworzeniem takiej hipotetycznej przyszłości, trochę obiektów, które mogłyby się w tej przyszłości znaleźć, takiej, w której my byśmy się też dobrze czuli. Czyli przyjazne obiekty, które skłaniają do refleksji, na które patrzenie nawet sprawia przyjemność. Jak tak uderzyliśmy tutaj w tej rozmowie w takie tony, że to już 10 lat i jubileusze i co się zmieniło i tak dalej, a z drugiej strony ty też mówisz o tej pozycji, z której wydaje ci się, że raczej nie czujesz, że jesteś uprawniony do tego, żeby kogokolwiek pouczać lub wytyczać komukolwiek kierunki, to chciałam cię jeszcze podpytać o uczenie właśnie. To znaczy, bo oprócz tego, że robisz i jakby tworzysz instalacje i prace artystyczne, to jeszcze uczysz wciąż albo uczyłeś i uczyłeś te osoby, które są jednak już w tym momencie trochę młodsze i pewnie są jakimiś, nazwalibyśmy ich digital natives, czy jakimiś cyfrowymi tubylcami. I pierwsze moje pytanie byłoby takie, jak ty widzisz, z czym oni przychodzą i jakby czy widzisz jakąś różnicę pomiędzy sobą i tym jakby pokoleniem czy generacją, którą reprezentujecie, a tymi ludźmi, którzy do was przychodzą i czy w związku z tym jesteście już cyfrowymi patriarchami? Więc tak, jak najbardziej cały czas uczę. Właśnie niedaleko, 2 dni temu mieliśmy rozmowy kwalifikacyjne na 5. rocznik studiów podyplomowych Creative Coding. A jeżeli chodzi o tych digital natives, to jest dosyć ciekawa rzecz, bo mam wrażenie, że każdy kolejny rocznik, jak przychodzi, jest bardziej obeznany z technologią, ale coraz bardziej od strony konsumpcji, a nie od strony tego, jak to działa, jak to się tworzy. I wydaje mi się, że moje pokolenie miało o tyle łatwiej, że widziało, jak ta technologia się rozwija. I my pamiętamy jakieś modemy, pamiętamy jakieś trudności z każdą z tych technologii, które zmuszały nas do trochę podłubania, żeby to działało, bo bardzo chcę posłuchać czegoś w internecie albo coś zobaczyć, no to musiałem się trochę postarać, musiałem wiedzieć, jak sprawdzić IP w komputerze, jakieś takie dziwne rzeczy. I to też jest chyba ten duch majsterkowania na takim cyfrowym poziomie, który przez to, że technologia, która po prostu jest taka przezroczysta, wszędobylska, jest tak dostępna i każdy ją ma, że ludzie akceptują to, że tak jest i nie wnikają, jak to działa. Taka jest moja refleksja aktualna. A możesz powiedzieć 2 słowa, bo 5 lat to już dużo. Co dokładnie robicie w Creative Coding, na kursie, prawda, czy w programie? Mm-hmm. To jest taki roczny kurs, który składa się z właściwie 2 semestrów, 2 takich bloków
Jeden jest przygotowaniem studentów do z nowymi mediami, czyli najpierw uczymy programować, potem przechodzimy do świata fizycznego i programujemy mikrokontrolery, jakieś mechanizmy. Ogólnie najpierw programowanie wizualne, czyli różne plakaty generatywne, wizualizacje danych, programy, które dają efekt graficzny. Potem physical computing, czyli robienie fizycznych obiektów, które mają duszę, są ożywione. A cały drugi semestr to jest tworzenie własnego projektu. Na bazie tych narzędzi, których się ludzie w pierwszym semestrze nauczyli, budują swoje projekty. I mamy na koncie naprawdę parę fajnych projektów, które nawet teraz jeden chyba będzie na Warsaw Gallery Weekend, wydaje mi się. Więc też Wiesław Bartkowski stara się co roku zorganizować wystawę na Gdynia Design Days, gdzie też pokazujemy pracę studentów. No, wydaje mi się, że jest to dosyć unikalny kierunek artystyczny w skali Polski, bo właściwie sztuka mediów, którą ja studiowałem w Warszawie, kończyła się trochę na wideo. I jak pytałem nawet parę lat temu o Arduino, to powiedzieli, tak, mają chyba dwa na ASP, na kierunku sztuka mediów, więc takie studia, zrobiliśmy takie studia, na których my byśmy chcieli studiować. I okazuje się, że nie tylko my, bo chętnych też trochę jest. Słuchaj, a jak patrzysz, no bo temat, jak się zajmuje kompetencjami cyfrowymi, to po prostu nie ma gorączego tematu niż żeby Polacy programowali, prawda? Przyszłość narodu od tego zależy, chcemy mieć tak zwany talent cyfrowy. No i oczywiście wiadomo, że ta masowa edukacja, która nawet wydaje mi się nieźle fajna, na przykład to, że są te różne już w szkole podstawowej, wczesnych klasach robociki, prawda? Tam na przykład jest Foton albo OZO. To jest jakiś powiew dla mnie świeżości. A jak ty to oceniasz? Po pierwsze, w ogóle uważasz, że wszyscy powinni programować? Uważam, że tak. Wiesz, jakby to jest trochę tak, jakby czy wszyscy powinni myśleć logicznie. Tak, jak najbardziej, bo programowanie też dla mnie jest w ogóle taką magiczną zdolnością, które pozwala mi przekuć jakieś pomysły w życie i to nie kosztuje nic. No naprawdę, komputer do programowania można kupić za takie grosze już teraz, że to jest rzędu 40 zł pewnie i można pisać programy, które rozwiązują problemy, które nawet samo napisanie ładnego, sprytnego programu jest bardzo przyjemne i też wydaje mi się, jest takim ćwiczeniem intelektualnym. A generalnie myślę, że nikomu nie zaszkodzi po ćwiczenie szarych komórek. Ja tylko mam takie poczucie, że jesteśmy gdzieś na drodze do osiągnięcia tego celu, prawda? Że rozumiem, że możemy sobie wyobrazić Polskę, w której podstawowe przedmioty to matematyka, polski i programowanie czy kodowanie, pewnie byś wolał powiedzieć, ale to chyba jeszcze przed nami, prawda? Tak. To myślę, że jest naturalny kierunek, nie tylko w Polsce. Jakby system edukacji, no nie mam tak naprawdę pojęcia, co się teraz aktualnie dzieje w szkołach. Jeszcze to jest przede mną, jeśli chodzi o potomstwo, ale Trudno mi oceniać, ale wydaje mi się, że to też te podziały w edukacji, nie tylko w Polsce, na humanistykę, na przedmioty. W ogóle coś, co nie powinno istnieć. I wmawianie ludziom, że mają bardziej predyspozycje do tego albo do tamtego, to też chyba nie tędy droga, bo można. Robię taki bardzo fajny projekt z humanistami cyfrowymi i jakby wydawałoby się, że powinniśmy mówić różnymi językami, a dogadujemy się świetnie. Więc tak naprawdę logiczne myślenie jest i tu,
dążenie do tworzenia, radość tworzenia i chęć zrobienia czegoś, co warto będzie pokazać. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy ściśli, czy humanistyczni. Nie, bo to jest sztuczny podział, wydaje mi się. Ja tak sobie myślę, jak tego słucham, co mówisz, że nie tylko chciałabym, jak Alek, mieszkać w domu zaprojektowanym przez pana generatora, ale też chciałabym chodzić do szkoły zaprojektowanej przez was. I tak sobie myślę, że w ciągu tej ostatniej dekady istnienia zaliczyliście już sporo sukcesów, więc może w kolejnej dekadzie, kto wie, wiesz, własne szkoły, projektowanie domów. Zobaczymy, co jeszcze. W każdym razie bardzo wam tego życzę. Nie wiem, czy ty, Alko, się do tych życzeń przyłączasz, ale ja taki świat to bardzo chętnie przyjmę. Tak, bo ja w ogóle myślę, bo to się wszystko składa i to chyba jest takie dla mnie sedno tego, za co was lubię, że to się wszystko składa w tej do kupy. Ty mówisz właśnie, i to myślę jest taki leitmotiv, że zawsze stoicie pomiędzy dyscyplinami, pomiędzy podejściami. Jak mówisz w tej szkole, tam jeszcze dodał, że na przykład fenomenalne jest to, że w waszej szkole ZPT-y by były poważnie traktowane, bo jest to świetna po prostu dyscyplina, często redukowana do jakiegoś, nie wiem, klejenia niby głupotek, a ja uważam, że to jest strasznie rozwojowe. I łatwo sobie wyobrazić taki bardzo świat, który jest kompletny właśnie, bo na waszych zasadach, no w tym świecie fajne było to, żebyśmy wszyscy może nie robili tak pięknych gadżetów jak wasze, ale jednak mieli w domu trochę elektroniki, która jest bardzo autorska, co jest niestety na przykład dla mnie mega, mega trudne. Ja raz próbowałem córce zrobić lampkę do domu dla lalek, bo się podekscytowałem wizją makerstwa, jak po pięć mi dymić bateria, do dziś do końca nie wiem czemu, i topić obudowę, no to był ten moment, kiedy przestałem, poszedłem do jednej z takich znanych sieci sklepów, gdzie wszystko jest po 5 zł i kupiłem tą lampeczkę. No jest to straszna historia, umówmy się. Aż mi wstyd to opowiadać. Ale my tak zaczynaliśmy, wiesz, u nas tak to wyglądało 10 lat temu. Czyli jeszcze mam szansę przed emeryturą może tą lampkę mojej nastoletniej córce z łzami w oczach sprezentuję i powiem: masz, córeczko, sam to zrobiłem, a ona na to powie: wow, świetnie, tato, wracam na TikToka. Dla wnuczki może będzie. Dla wnuczki, może wnuczki, właśnie, może dla wnuczki. Słuchajcie, w tym jubileuszowym nastroju myślę, że ja już złożyłam życzenia Krzyśkowi, a teraz tobie życzę, Alku, żebyś na 18 urodziny swojej córki lub wnuczki zrobił jej lampkę do domu dla lalek. I strasznie ci też, Krzysiek, dziękujemy, że znalazłeś czas, żeby z nami o tym pogadać, i trzymamy kciuki za to, żeby pandemia wam jak najmniej doskwierała, a jak najwięcej przyniosła też ciekawych nowych opcji. Dzięki. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki wielkie. No, nie wiem jak ty, Alku, ale ja po tej rozmowie czuję, że chciałabym żyć w świecie technologii projektowanych przez pan generatora. Ja już zacząłem sobie na boku w czasie rozmowy notować pomysły na gadżety, które chętnie bym zamówił u pana generatora, który miałby mniej ekranów, a więcej takich bardzo mechanicznych przycisków. Bardzo fajnie, że Krzysiek znalazł czas, żeby z nami dzisiaj porozmawiać, a przy okazji dziękujemy także za pomoc naszemu producentowi Grześkowi Dąbkowi oraz Magdzie Gołębiewskiej i Karolinie Szczepaniak z zespołu Centrum Cyfrowego. W następnym odcinku będziemy rozmawiać z Janem Jodzygmuntowskim, ekonomistą, który bierze na celownik kapitalizm i platformy internetowe. Wydał niedawno książkę Kapitalizm sieci, o której będziemy rozmawiać. Te nasze rozmowy znajdziecie na YouTubie albo wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Polecajcie nas proszę znajomym.